Dzień dobry, cześć, a może dobry wieczór. Witajcie wrześniowo. No ja się czasem zastanawiam, w jakich okolicznościach i czasoprzestrzeniach wam towarzyszę i dziękuję niezmiennie za to, że zaspokajacie tą moją ciekawość i co jakiś czas mam okazję podejrzeć, komu i gdzie gra odpowiedzialna moda. Mam nadzieję, że niedługo będzie też grać i hulać audiobook, który lada moment będzie miał premierę. Chodzi o audiobook mojej książki Odpowiedzialna Moda. Więc jeśli brakuje wam czasu na przeczytanie jej, no to Audioteka da wam okazję, aby jej posłuchać i to w świetnej interpretacji wspaniałej Pauliny Holz. Także polecam. A o czym dzisiaj będzie odcinek? Słuchajcie, dzisiaj będę próbować naprawiać to, co zepsułam ostatnio. Ponieważ odcinek o wylesianiu płuc ziemi, to moje amazońskie solo, dość mocno was i mnie także zdołował. No i pomyślałam, że wszyscy potrzebujemy czegoś wzmacniającego. Nawet nie takiego pozytywnego na siłę i w oderwaniu od faktów lub im na przekór, ale niosącego jakąś nadzieję, a może inspirację. Zobaczymy. Z nadzieją to w ogóle rzecz jest niełatwa, bo chociaż podobno umiera ostatnia, no to bywa, że trudno ją wskrzesić. Mnie swego czasu, słuchajcie, uratowała książka Rebeki Solnit, Nadzieja w mroku, i skutecznie, i mam nadzieję na dobre, wyciągnęła z takiej klimatyczno-politycznej deprechy. Lekcje i wnioski z tej książki cały czas ze mną są i często się z wami nimi dzielę i dzisiaj gdzieś będą trochę do tego też się odwoływać. Zanim się w tej rozprawce rozkręcę, dodam tylko, że mnie na przykład zasila wasze wsparcie na wszystkie możliwe sposoby zresztą, więc na samym początku dziękuję za złoto wrzucane w serwisie Patronite i witam 12. matronkę chlebem i solą oraz humusem i ogóreczkiem. No i też niezmiennie kłaniam się nisko za wszystkie jednorazowe wirtualne kawki, które mi stawiacie. Ostatnio było ich 8. Dziękuję jeszcze raz za takie miłe poklepanie po plecach. Dzięki temu podcast się kręci, a ja wiem, że coś to dla was znaczy, co tutaj robię. Ale też chciałam bardzo wyraźnie powiedzieć, słuchajcie, że energia i ta wymiana między nami może popłynąć na wiele innych sposobów. Nie musi to być hajs, który opłaca edycję podcastu, jakieś takie bebechy podcastowe, ale to mogą być też wasze udostępnienia, komentarze, dobre oceny na Spotify, recenzje podcastu czy książki, różne gwiazdki w aplikacjach, lajki, subskrypcje. To robi robotę, to wszystko się liczy i naprawdę no, ja czuję różnicę, więc dziękuję wam bardzo, życzliwość to złoto. No tyle ogłoszeń, do sedna. Spróbujemy się dzisiaj, słuchajcie, rozgościć w poczuciu sprawczości, tak sobie o tym pomyślałam. Żeby się trochę wypchnąć, albo wypchnąć z serca raczej taką bezsilność i beznadzieję, o którą myślę łatwo, jak sobie myślimy o stanie świata i też o stanie mody. No ja wierzę, że tylko w ten sposób mamy szansę w ogóle zrobić jakiś dobry pożytek z tych naszych przywilejów, czyli jak poczujemy w sobie moc. O jakich przywilejach myślę? No myślę o wykształceniu, o możliwości tego, że możemy się uczyć, o przywileju szerokiego dostępu do wiedzy i informacji, o pracy, o godnej, mam nadzieję, płacy, o sieci kontaktów, czy na przykład odrobinie wolnego czasu, który same i sami możemy dowolnie zadysponować. To są przywileje, które wynikają z mieszkania w bogatej części globu. Nawet, wiecie, czuję, co myślicie, jasne, ale kraj, chociaż może nie udał nam się najlepiej w tej geograficznej loterii, no to umówmy się, w ujęciu całego świata mogło być jednak dużo gorzej. No i dzisiaj spróbuję, słuchajcie, nie pluć frustracją na politykę i kapitalizm, taki mam tutaj plan ambitny, ale poszukać odpowiedzi na pytanie podszyte trochę wyrzutem, czyli proszę pani, ale co ja właściwie mogę? To jest coś, co czasem dostaję w odpowiedzi na jakieś moje wezwania, odezwy na Instagramie na przykład. Gdyż ponieważ
albowiem jesteśmy w takim miejscu, w którym, słuchajcie, zaniechanie działań, tak jak wstrzymywanie się od głosu i głosowania, jest wyborem takim wielce ryzykownym i szkodliwym. Myślę, że warto sobie uzmysłowić, że coś jednak możemy, poczuć to mocno. Więc to jest podcast o tym, że samym przejmowaniem się i zamartwianiem serio niczego nie zmienimy. A tu chodzi o zmianę. Nie mamy czasu, za to do stracenia mamy, no niech pomyślę, absolutnie wszystko. No i dlatego nie będę już dziś o tym mówić, dlaczego warto się zaangażować, bo o tym nawijam nieustannie, ale opowiem o tym, jak na różne sposoby, na wiele sposobów możemy coś robić. No i jak zacząć, z kim działać i dlaczego od dzisiaj. Wakacje się skończyły, mamy wrzesień, a z nim często taką energię, która nam sprzyja. Dobra, no to zacznijmy od tego, że wbrew temu, co nam się wydaje, presja społeczna, protesty, bojkoty i strajki na serio działają. Tego mnie właśnie nauczyła i to mi wyraźnie pokazała Rebecca Solnit. Nie zawsze, nie od razu i nie idealnie wszystko się dzieje po naszej myśli, ale takie nasze działania, mniejsze i większe, są jak patyki wrzucane między szprychy rozpędzonego rowerka. Albo taka pączkująca pod ziemią grzybnia, słuchajcie, z której nagle wyrastają wielkie grzyby, choć nic nie wskazywało na to jeszcze dobę temu. Jak sobie pomyślimy o rasizmie, o feminizmie, o ochronie przyrody, no to wiele zostało wywalczone w ciągu zaledwie kilku dekad. To nie było dla nas wcale oczywiste, że kobiety mają prawa wyborcze, że mogą mieć własne konto w banku, albo że biali i czarni mogą jeździć razem w tymi samymi autobusami. A teraz no, jesteśmy w innym punkcie, choć łatwo nie jest i czasem się cofamy, bo rzeczywiście jest to bieg z przeszkodami, a nie autostrada do nieba. Dziś więc będzie o tym, jak się włączyć. I tutaj fajny pomysł miała Elizabeth Klein w książce The Conscious Closet, czyli taki, nie wiem, uważna szafa, zrównoważona szafa, conscious chyba bardziej uważna. To mi się zresztą jakoś bardzo w tym podoba, świadoma może. Więc Elizabeth pisze o różnych typach aktywistycznych i udowadnia, że absolutnie każdy i każda z nas, niezależnie od charakteru, jest na wagę złota. No i mamy taką klasyfikację. Mamy typ komunikatora, nagłaśniacza, nagłaśniaczki problemu. I to jest osoba, która może tworzyć i rozpowszechniać treści związane z danym problemem społecznym lub ekologicznym oraz informacje o różnych rozwiązaniach. Jeśli czujecie, że lubicie informować, mówić, nagłaśniać, no to możecie to robić na różne sposoby. Od, wiecie, prasy, przez media społecznościowe, podcasty, YouTube, to może być forma artykułu, wpisu na blogu, jakiegoś panelu, do którego zaprosicie osoby, z którymi warto o ważnych rzeczach porozmawiać, dokumentu, na przykład filmowego, książki, właśnie postu na Instagramie, tego nagłaśniania nigdy za wiele. Celem jest to, że sprawiamy, że o czymś robi się głośniej, bo tylko wtedy można podjąć dalsze działania. No i właśnie dlatego cenzura, propaganda i fake newsy są tak niebezpieczne, bo jeśli nie wiemy, co się dzieje na świecie, no to nawet nie mamy pomysłu, że warto coś z tym zrobić. Typ drugi, w którym możecie się odnaleźć, jeśli chodzi o Waszą osobowość i związane z tym aktywistyczne działania, to adwokat, adwokatka. I tu chodzi nie tyle o zawód, słuchajcie, ale o kreowanie zmiany przez różne długofalowe kampanie, które naciskają na rządy, biznes i na inne takie ważne, dominujące instytucje, na przykład Unię Europejską. Regulacje prawne to jest potężna siła. My się lubimy od polityki odcinać. Wydaje nam się, że ważni panowie siedzą i nic nie robią. Trochę tak jest, ale prawo, jak widać, wtedy, kiedy nam nie sprzyja,
To jest, słuchajcie, ogromne oręże. Dlatego warto na to prawo naciskać i warto w te regulacje wierzyć, a dobre regulacje mogą zmieniać wiele rzeczy. Między innymi z taką myślą i z taką nadzieją bez zastanowienia dołączyłam do Okrągłego Stołu dla Zrównoważonej Mody w ramach ONZ. Taki stół działa w Polsce, bo wierzę, że wielcy gracze w modzie najszybciej się zmieniają pod naciskiem prawa i właśnie nowych przepisów. Więc jeśli lubicie takie systemowe działania, wybierzcie dowolną organizację, która zajmuje się prawami człowieka, środowiskiem, ochroną zwierząt. Ja w swojej książce podaję całą listę, może Wam ją nawet przeczytam. Fashion Revolution, Clean Clothes Campaign, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Extinction Rebellion, Earth Strike, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, WWF, Greenpeace, Rodzice dla Klimatu, Koalicja Klimatyczna albo na przykład Amnesty International. To są wszystko organizacje, które mają już swoją historię, mają też swoje sukcesy. Nie musisz tutaj stać na barykadach albo wisieć na drzewach. Możesz w zaciszu biurka tworzyć petycje, przeglądać dokumenty, pisać listy, zbierać środki, współorganizować przeróżne kampanie po to, by naciskać na polityków i polityczki i realnie wpływać na legislację. Więc słuchajcie, wejście do struktur na przykład samorządowych albo zapisanie się do partii politycznej może być wyrazem wielkiej wrażliwości i tego, że chcemy mieć większy wpływ. To, co mnie ostatnio naprawdę pokrzepiło, to był sukces kobiet, aktywistek w wyborach w Australii. Usłyszałam o tym w świetnym podcaście Dział Zagraniczny i okazało się, słuchajcie, że w Australii wreszcie udzielono mandatów osobom niezrzeszonym, które mają w swoich programach wyborczych jeden cel – walkę o klimat i dekarbonizację Australii. Oczywiście możemy żałować, że to się stało tak późno, dopiero teraz, kiedy ekstremalne pożary i powodzie stały się takim realnym zagrożeniem i codziennością Australii. No i to dopiero te zjawiska odsunęły węglowych populistów od władzy, ale zawsze lepiej późno niż wcale. To się zmienia. Mam nadzieję, że przyjdzie i na nas czas. Kolejny typ aktywistyczny, z którym może się zidentyfikujecie, to typ wojowniczki lub wojownika, albo po prostu osoby stawiającej opór. Jeśli macie w sobie bunt, sporo buntu, choć niekoniecznie agresji, przypomnijmy, złość, żal, spoko, agresja, niespoko, przekujcie to w działanie. Demonstracje, strajki klimatyczne, różne głośne akcje mają moc. Transparenty, bojkoty nieetycznych korporacji, przeróżne protesty, na przykład po katastrofie Rana Plaza, one wyzwalają w innych poczucie, że zmiana już się zaczęła, że jest nas więcej, dodają powera i realnie wymuszają pewne działania, czasem dość spektakularne tych osób, tych organizacji, które bierze się na tapet w takich właśnie protestach. Nie trzeba tu bejsboli i kominiarek. Czasem, słuchajcie, cichy marsz żałobny dla Odry jest wymowniejszy niż milion słów, ale warto to robić. No i na koniec typ aktywisty i aktywistki, taki dość nieoczywisty, artysta i artystka, osoba twórcza. Jeśli słuchajcie, o dobra, właśnie słyszę, że powtarzam słowo słuchajcie, będę się z tym pilnować. Jeśli na widok przepisów prawnych i Excela macie ciarki, no i jesteście taką kreatywną duszą, no to czas tworzyć. Mówi się, że kryzys klimatyczny to kryzys wyobraźni, więc poza opłakiwaniem strat bardzo potrzebujemy wymyślać i opowiadać sobie nowe historie. No i ta potrzeba świeżej narracji wokół ekologii jest coraz pilniejsza w
potrzebujemy ekopoetyki, jak mówi Philip Springer, a ja mu wierzę. Ja znajduję ją na przykład w tekstach, także w wierszach publikowanych w magazynie Pismo, które to pismo bardzo Wam polecam. Tam jest dużo o świecie z jakiegoś niezwykłego poziomu wrażliwości, który akurat ze mną mocno rezonuje. Jest o ekologii, jest o czasach antropocenu. No i dzisiaj już o tym naszym świecie powstają nie tylko przerażające dokumenty, ale także opowiadania, muzyka, obrazy, rzeźby, instalacje, czasem proste memy, czasem wypasione, odjechane sztuki teatralne, pokazy mody, nomen omen. Więc nie ma takiego medium, w którym nie możemy tej naszej twórczości wykorzystać, aby poruszyć temat kryzysu klimatycznego i tego, jaki może być świat, jeśli zrobimy coś wspólnie. Bardzo Wam polecam. Posłuchajcie w audiotece Tak wiele zależy od czerwonej taczki. To jest 10-odcinkowy esej, audio esej o innych możliwościach języka i życia. Autorami są Julia Fiedorczuk, Dybalach i Philip Springer. I o tym projekcie napisali tak: potrzebujemy nowego świata. Ten, który mamy, już za chwilę może nie nadawać się do życia. Nie mamy jednak planety B. Musimy przeorganizować się tu, na Ziemi. Opowiedzieć sobie siebie na nowo. Tak, żebyśmy uwierzyły i uwierzyli, że zmiana jest możliwa i że katastrofa nie jest jedynym scenariuszem. Do tego potrzebujemy jednak nowego języka i nowych metafor. To wszystko oznacza, że literatura staje się działaniem niemalże pierwszofrontowym w walce o lepszą przyszłość. No dobrze, mam nadzieję, że Was zachęciłam. W ogóle zrobił nam się taki odcinek polecajkowy. Jednym słowem, w zależności od tego, co Was boli w świecie najbardziej, co nas boli w świecie najbardziej, możemy dołączyć do grupy innych osób wrażliwych na ten temat. Zawalczyć, tak jak mówiłam wcześniej, o prawa kobiet, mniejszości zwierząt. Teraz walczymy o Odrę, o inne rzeki. Na niejednym osiedlu walczono o drzewo, które na przykład przeszkadzało deweloperowi. To jest dobre, robić coś razem. Dołączając do organizacji, która wie, jak to robić, możemy się na serio przydać, niezależnie od wieku, zawodu, talentów i predyspozycji. Ale też, i teraz chwilę o tym, możemy zrobić bardzo dużo na własną rękę. Zupełnie, zupełnie prywatnie, bez żadnej struktury, w pojedynkę albo z kilkoma osobami. Ja w taki sposób parę lat temu walczyłam ze smogiem w miasteczku, do którego się przeprowadziłam z Krakowa. Skrzyknęło się kilka osób, które też się dusiły i udało nam się zupełnie oddolnie, po godzinach, zrobić kilka rzeczy. Nagłośnić problem smogu, ale też zorganizować warsztaty w lokalnej szkole, uświadomić dzieci w tym temacie, porozmawiać z seniorami, zorganizować konferencje z lekarzami, akcję informującą o tym, czego w piecach nie palić i dlaczego. No i zaczęło się od grupy na Facebooku, a potem już poszło. No i po kilku latach mamy na przykład czujniki smogu i w całej Małopolsce uchwałę, która mam nadzieję zostanie w takiej formie, która zakazuje palenia w śmieciuchach tak zwanych i nakazuje wymiany pieców na te bardziej ekologiczne, nie idealne, ale trochę lepsze. Więc tak to jest z tym lokalnym aktywizmem. Ja sobie nie wymyśliłam, że będę lokalną aktywistką, po prostu się wkurzyłam i zobaczyłam, że nikt się specjalnie tematem smogu nie zajmuje. Czy wygrałam? Nie. Ale czy coś się dzieje? Tak. Paradoksalnie, słuchajcie, w małych społecznościach czasem łatwiej jest nagłośnić ważny temat i zacząć coś robić, kiedy widzimy, że nikt inny nie chce, a nam bardzo zależy. Nie mamy na kogo zwalić, nie możemy sobie powiedzieć, no przecież ktoś tam działa w tym alarmie smogowym. W Krakowie mogłam tak powiedzieć, a w nowym miejscu już nie.
No i wtedy, jak zaczynamy coś robić i się kręcić wokół tematu, to bardzo często się okazuje, że jest takich osób więcej, które podzielają ten nasz ból czterech liter, ale po prostu, nie wiem, trzeba je było jakoś skrzyknąć, może bały się wychylić, może miały jakieś inne swoje obawy, albo robiły coś innego. A teraz możemy być tą iskrą, która zaczyna nową sztafetę. Co możemy robić? Co wam mogę podpowiedzieć? Ja bardzo wierzę w edukację. Może zorganizujcie w pracy, albo w szkole, albo w domu kultury, albo w lokalnej bibliotece, na przykład ekowykład lub warsztaty o tym, na przykład, dlaczego szybka moda to słaby pomysł w obecnych czasach i jak możemy lepiej korzystać z ubrań. Ja takie warsztaty prowadzę od kilku lat w przeróżnych miejscach i w przeróżnych grupach dla firm, dla instytucji, czasem nawet dla grupy znajomych, ale wy też możecie zrobić je sami lub same, bazując na dostępnej wiedzy. Tego jest dużo w książkach, w podcastach, w artykułach. To nie musi być nic skomplikowanego, żeby zasiać ziarno i zachęcić do jakiejś takiej dalszej rozkminki. Czasem wystarczy na początek wytłumaczyć podstawowe pojęcia dotyczące odpowiedzialnej mody, jakąś różnicę między fast fashion a slow fashion, podrzucić pomysły na bardziej ekologiczne zachowania, jakieś drugie życie ubrań, sposoby na recykling, upcycling zamiast downcyklingu. No, ja mam nadzieję, że moja książka jest takim pomocnym przewodnikiem w takich działaniach. Możemy działać w ramach wspólnot. My, podobno jak Polacy, nie umiemy w społeczeństwo obywatelskie, nieszczególnie się też lubimy, ale to nie jest tak, że nie robimy fajnych rzeczy razem. Potrafimy to robić i myślę, że fajny piknik rodzinny w szkole, albo ogródek zielny pod blokiem, albo łąka kwietna, to jest coś, od czego można zacząć, integrując sąsiadów. Możemy zaproponować zrobienie beczki na deszczówkę, założyć hotel dla owadów albo zbudować domek dla jeża. No i ja wiem, że świata tym nie uratujemy, ale czy uratowanie jednego małego jeża to mało? Dla jeża to dużo. Kolejny pomysł, sharing is caring, ekonomia współdzielenia. Gorąco Was do tego zachęcam, do promowania drugiego obiegu, ale też wszelkiego rodzaju wymianek, użyczeń. Samo to, że robicie zakupy na przykład w lumpeksach, jest super, ale można pójść dalej. Warto się tymi zdobyczami chwalić, żeby oswajać z tym tematem innych. Można zorganizować szkolną albo osiedlową wymiankę ubrań, ale nie tylko. Można się wymieniać grami, zabawkami, książkami, planszówkami, czym tylko zapragniecie. Można w tak zwanych zakładach pracy uruchomić mini biblioteczkę, odpalić plik w Excelu, w którym wpiszemy rzadko używane sprzęty, które możemy pożyczać innym. Nawet niekoniecznie za free, to może być za czekoladę albo za 20 zł, albo za paczkę dobrej herbaty. Zależy, na czym nam zależy. Mamy, słuchajcie, w garażach, w piwnicach i na strychach mnóstwo takich sprzętów, jakieś zapomniane właśnie namioty, myjki parowe, przyczepy na rowery, gondole do wózków, dmuchane pontony. Czasem nie chcemy ich sprzedawać, czasem nie pamiętamy, że je mamy, ale wypożyczając, spowalniamy nieco ten konsumpcyjny haj i wielką nadprodukcję. Uczymy innych, że zanim kupią, mogą zapytać, czy ktoś przypadkiem nie ma. Powinniśmy jak najwięcej jakby oddzielać używanie od nabywania. Nie musimy mieć na własność rzeczy, których chcemy używać. Często nie musimy też za nie płacić. Wymiany są naprawdę super i cyrkularność totalnie jest przyszłością, tak jak i to współdzielenie. Ja w tym roku, chwaliłam się tym zresztą na Instagramie, spędziłam wakacje w podparyskim domu mojej koleżanki i to było coś wspaniałego. Więc wymieniać można się niemal wszystkim, skoro można się wymieniać domami. Pomyślcie, jak to ogarnąć na lokalną skalę. W czasach kryzysów te wymianki i współdzielenie to skarb. Aktywizmem, słuchajcie, na małą skalę może być rodzinne, szkolne albo firmowe ograniczanie plastiku.
Można się umówić, że na firmowych bankietach idziemy w wege, albo przynajmniej połowa dań jest wegańska czy wegetariańska, żeby jakoś przełamywać ten stereotyp, że bez kiełbasy i prosiaka nie ma żadnej imprezy. Zamiast wody w plastiku możemy mieć filtrujące dzbanki, możemy jakby inicjować takie zmiany, zamiast narzekać, że w naszej firmie to w ogóle dno. Słyszałam, że w Polsce wesele bez mięsa i alkoholu to jest, słuchajcie, nawet gorzej niż bez disco polo, ale może właśnie kilka dań i przystawek bez szyneczki miło zaskoczy niejednego wujka. To są takie mikro zmiany, w które ja wierzę. A jeśli ten pomysł, słuchajcie, jest już zupełnie dla Was nie do przejścia, bo kochacie mięso, to mam coś też dla Was. Misja. Zjedz miliardera, a uratujesz świat. Widziałam taki mem, że zjedzenie jednego tylko miliardera ulży planecie bardziej niż wegańska dieta stosowana przez całe życie albo jazda wyłącznie rowerem. Także co? Lewaki, cykliści, głupio wam? Dobra, a tak zupełnie serio. Rzeczywiście kilka najbogatszych procent ludzi odpowiada za połowę globalnych emisji cieplarnianych, więc łatwo przychodzi nam takie zwalnianie się z odpowiedzialności. Możemy powiedzieć, no ale co to robi? Co to znaczy, te moje małe coś? No możemy, tylko pytanie, czy takie zaniechanie to jest fajny tryb na obecne czasy. Ja o tych nierównościach społecznych, jak Was ten temat interesuje, dużo opowiadałam w podcaście Kop, Wykop i Antropocen, i to jest dobry odcinek moim zdaniem, więc bardzo Wam go polecam. Nie wiem, dlaczego ma tak mało odsłon, chyba ma zły tytuł, ale odsłuchajcie, jak jeszcze Was tam nie było. No i to chyba tyle z tej mojej, słuchajcie, znowu chciałam powiedzieć, słuchajcie, to chyba tyle z tej mojej ambony kaznodziejki. Postulat mam jeden i bardzo prosty, aby wszystkie osoby świadome tego, co jest grane w świecie, poszukały małej, małej działeczki, na której od września zaczną działać i zrobią coś, żeby wywrzeć jakiś dobry wpływ od dziś właśnie. Więc bądźmy osobami aktywistycznymi, nie bójmy się słowa na A. Aha, no i pamiętajcie jeszcze, że odczepienie się od siebie to też jest akt wielkiej rebelii w dzisiejszym świecie i taki środkowy palec dla branży beauty i dla branży fashion, która niejednokrotnie żeruje na naszych kompleksach, które wcześniej konsekwentnie sama kreuje. No i to już. Podrzućcie w komentarzach, co robicie lub zamierzacie robić w temacie aktywizmu na lokalną lub masową skalę. Trzymajcie się ciepło. Jeszcze raz dziękuję za szery serducha, buy coffee i patronajty. No i do zaś. Dziękuję. Cześć.